Piotr Kowacki. Piotrze, bardzo się cieszę, że to twój, że jesteś w Tarnowie, to twój drugi pobyt w Tarnowie, tak? Tak, ja bardzo się cieszę, bo przyznam, że podsłuchiwałem państwa trochę. Tak, i to jest to, ten śmiech to jest to, co chcieliśmy uzyskać. Więc bardzo jestem zadowolony, że mogę być z państwem, mogę słyszeć wasze uśmiechy. I to jest to, po co powstał ten film. Również po te chwile wzruszeń, mam nadzieję, że były, bo tam nie słyszałem takich głośnych, kapiących łez na podłogę. Ale że te emocje powstawały i to jest fantastyczne móc gdzieś stać z tyłu i słyszeć wasze reakcje, które są zgodne z naszymi marzeniami, więc jestem szczęśliwy i teraz spokojnie możemy sobie rozmawiać. A pierwszy twój przyjazd to była Tarnowska Nagroda. Tarnowska Nagroda, tak, dlatego Tarnów bardzo mi się przyjemnie kojarzy. Kojarzył się z nagrodą, którą otrzymałem za rolę w filmie 80 milionów z Łukaszem. Tak, ja byłem jury. I teraz z państwem tutaj na sali, więc same miłe skojarzenie. Porozmawiamy najpierw o filmie oczywiście, bo Piotr jest taką osobowością, bym powiedział, z którym naprawdę można na wiele różnych tematów, również socjologicznych, myślę, że i o polityce można by bardzo ciekawie porozmawiać, ale porozmawiamy najpierw o filmie, bo rzeczywiście dotknąłeś chyba też sedna, mówiąc o założeniach tego projektu, bo to jest istotne. On się narodził w głowach mojego przyjaciela z Tygodnika Kulturalnego, Foto Kultura, Michała Chacińskiego, krytyka filmowego, Radka Drabika, i Michał jest też anglistą. Radka Drabika, który był przez wiele lat dyrektorem festiwalu promującego bardzo awangardowe kino, Nowe Horyzonty we Wrocławiu, i powstał na podstawie pomysłu Urszuli Antoniak, czyli reżyserki mieszkającej w Skandynawii, w Holandii, która też specjalizuje się w filmie bardzo awangardowym, niezależnym. I oni sobie na festiwalu w Gdyni, podobno to się odbyło, ustalili, że właściwie dlaczego mamy być, myśleć schematami, że ty jesteś tylko od rozrywki, ty jesteś tylko od kina artystycznego, że właśnie pokażmy razem może, dobierzmy innych akompaniatorów do tego zespołu, że na przykład w Polsce może powstać film, który nie jest cyniczny, nie jest efektem hipokryzji, tylko jest właśnie dbałości o to, żeby powstał film komercyjny, robiony przez ludzi związanych, na przykład w tym przypadku z kinem, nie kojarzącym się z komercją, z komediami romantycznymi, że potrafimy, że możemy, że to się może udać. Zainwestujmy prywatne pieniądze, bo przecież jest film prywatnych inwestorów, no i chyba się udało być. To, że się to udaje, to się udaje przy każdym seansie. Ten dowód, że ostatni weekend był rzeczywiście już 200 tysięcy osób zobaczyło ten film. Teraz państwo kolejny ten weekend walentynkowy. Mam nadzieję, że rzeczywiście też się okaże, że kolejne osoby dowiedzą się od swoich znajomych, że warto przyjść, warto zobaczyć ten film. Ja dopinguję bardzo temu filmowi. Mam to szczęście, że od 2 lat biorę udział w projektach właśnie organizowanych przez prywatnych producentów za prywatne pieniądze. Szczęście polega na tym, że im zależy na widzach. Im zależy na tym, żeby jeżeli na plakacie napiszą komedia romantyczna, to że państwo wyjdziecie z kina i pomyślicie sobie tak, rzeczywiście pośmiałem się i było romantyczne. I że warto było uwierzyć w to, co jest na zapowiedzi. Tak powstał film Bogowie, też był to prywatny producent za prywatne pieniądze. Tak powstało Disco Polo. Tak powstała Planeta Cindy. I rzeczywiście, tak jak Łukasz mówił, u podstaw tego jest wiara w to, że polscy widzowie zasługują na po prostu profesjonalnie przygotowane filmy, zasługują na uwagę twórców. I to przy tych produkcjach rzeczywiście się okazywało skuteczne i daje przyjemność też pracy nam, bo jeżeli ja mam bardzo jasno założone kryteria, to ja potem
sam siebie rozliczam z mojej uwagi poświęconej temu procesowi i cieszę się z każdego widza, który przychodzi i mówi, fajnie to zrobiliście. Więc te filmy dla mnie, na przykład tak jak Planeta Singli, jest dowodem na to, że mamy w Polsce profesjonalny biznes filmowy. Mamy ludzi, którzy się znają na tym, co robią. A powiedz o tej roli, bo rozmawiałem z Michałem na ten temat parę dni temu i on mówił, że różne jest podejście do zawodu i nie mniej oceniać, które jest lepsze, a które gorsze, ale że byłeś reżyser filmu Mitja Okorn, to też jest ciekawe, bo on jest Słoweńcem, zadomowionym w Polsce, ponieważ to on odpowiada za sukces i formatu, bo spotkali się, myślę, że część z Państwa była również gościem spotkania z Piotrem Adamczykiem, promującym drugą część, już reżyserowaną Listów do M, reżyserowaną przez kogoś innego, bo o Listach do M mówię, to jest reżyser Listów do M, ale że ty, on opowiadał, że właśnie ty masz tysiące pomysłów właściwie, rozsadza cię energia, że koncepcji roli, czy ta rola cię tak jakby uskrzydliła, czy też zawsze tak pracujesz, jak wyglądało budowanie tej postaci Marcela? No, u mnie jest tak, że ja staram się wyczytać postać z... Uprawiam takie aktorskie MMA, tak to sobie ostatnio nazywam, że sięgam po każdą możliwą technikę, czy każdy możliwy sposób pracy aktorskiej, żeby uzyskać efekt, czyli tego człowieka, który ma być przez chwilę ważny w waszych oczach i w waszej wyobraźni. I staram się go wyczytać po prostu z tekstu, który dostaję, tekstu scenariusza. Tutaj było o tyle też świetna sytuacja, że scenariusz powstawał naprawdę półtora roku. Pracował nad nim systemem amerykańskim, wielu scenarzystów, przechodził przez wiele rąk, wiele głów nad nim myślało. Zresztą też fachowców z Hollywood, którzy wspierali ten projekt od początku. Fachowców w tym sensie, że oni po prostu znają ten format komedii romantycznej. A do tego jeszcze na końcu pełna otwartość producentów na to, że jeśli zaprosili mnie do współpracy, to są ciekawi moich pomysłów jeszcze na etapie pracy nad scenariuszem. W związku z tym, cokolwiek nam przychodziło w rozmowach z Maćkiem, bo z nim najwięcej próbowałem, że do jakichś elementów to dodawaliśmy, a oni to sprawdzali i mówili, czy im pasuje, czy nie. Tak samo taką funkcję pełnił Mitja. I to jest w ogóle śmieszny, przez to, że on jest obcy, że on tak nas widzi jednak trochę z dystansu Polaków i myślę, że i w jego Listach do M tych pierwszych i tutaj w Planecie Singli, mimo lekkości, której opowiada, obserwuje nasze zachowania i rzeczywiście jesteśmy zabawni. My Polacy, w jego oczach, a w jego ustach najzabawniej brzmią przekleństwa, ponieważ jest rzeczywiście ostrym reżyserem, nie jak szewc na planie, ale każde ze słów jest przeciągnięte przez polski, jest przeciągnięte przez jego słoweński akcent, w związku z tym jest bardziej śmieszny też niż straszny na planie. Tak pracuję, po prostu zanurzam się gdzieś w świat postaci, wyciągam z tekstu jakieś drobne szczegóły, a potem ze wszystkimi, z kostiumografami, z fryzjerami, z make-upem, szukamy wizerunku, który będzie reprezentował tę postać na ekranie. Szukamy jego kolorów, jego detali, kolczyków, tatuaży. Wszystko powstało dla niego. Tak specjalnie zapytałem o to szukanie roli, bo jednak zapowiedziałem ciebie, że jesteś chyba najbardziej rozchwytywanym dzisiaj aktorem filmowym w Polsce. Kilkanaście tytułów w ciągu roku, filmów fabularnych. To się prawie nie zdarza. Myślę, że to jest takie marzenie każdego aktora. Czasami to są naprawdę niemal epizodyczne role, ale jakimś cudem, myślę na przykład o Ziarnie Prawdy, Borysa Kosza, gdzie pojawiłeś się na moment. Czasami to są duże role, jak w Hiszpance, jak w Dziewczynie z Szafy Bodo Coxa, jak w Bogach, rola nagrodzona, nominowana do Orłów, ale wchodzisz na ekranowe minuta czy pół minuty, a tak my ją zapamiętujemy. Czy to jest właśnie ta amerykańska szkoła mistrzów, takich jak Al Pacino czy Brando,
którzy no, starają się tak głęboko wejść w postać, żeby nawet w takim drobiazgu zapamiętać. Oczywiście nie zawsze materiał pozwala na to, ale często jak ciebie się widzi, to wiadomo, że to jest ktoś od zadań specjalnych. To jest, chciałbym to powiedzieć jako polską szkołę mistrzów, dlatego że amerykańska szkoła aktorstwa powstała na podwalinach Polski. Jednym z twórców amerykańskiej szkoły aktorstwa był Ryszard Bolesławski, polski wielki aktor, który na początku XX wieku grał w Moskwie, współpracował ze Stanisławskim, a potem wyjechał za ocean i tam tworzył, napisał taką książkę bardzo ważną dla aktorstwa amerykańskiego, 6 lekcji aktorstwa. I to poza tym tam później wyjechali polscy Żydzi tworzący Hollywood. Lee Strasberg, który był mistrzem no, największych aktorów amerykańskich, tych, których wymieniłeś, tworząc Actors Studio. Tak, jednak pochodzi tutaj z Galicji, więc to wszystko, co jest amerykańskie, z grunt nazywane dzisiaj amerykańskim, jest tak naprawdę przesiąknięte duchem polskim. I my teraz po tych latach jakby to zatacza koło i wraca do nas, do Polski i możemy spokojnie mówić, że po prostu stworzyliśmy Hollywood i teraz wracamy w Polsce. Tak, Hollywood by się trochę zdziwiło. Teraz bracia Brona, czyli Warner Brothers, wszystko to jest, wraca teraz i tutaj mamy teraz już po tym, jak zrobiliśmy Amerykę, znowu możemy robić Polskę. Polski kino. Ta twoja ilość ról, czy właściwie każdą rolę jesteś w stanie, nawet fizycznie, czysto fizycznie, w podobny sposób laboratoryjny jakby przepracowywać, tak jak mówisz, szukanie kostiumu, twarzy, zachowań, no bo jeśli tych ról jest kilkanaście w ciągu roku, poza innymi twoimi zawodowymi aktywnościami i teatralnymi, i telewizyjnymi, i życiowymi oczywiście, no to się robi jakaś rzeczywiście pracoholizm niemal. Te wakacje miałem taką okazję właśnie to sprawdzić i sam drżałem przed tą zimą, bo 5 stycznia miała premierę, weszła do kin Sława Płeć, gdzie grałem Ryszarda. Tutaj gram Marcela, jest luty i pod koniec tego wejdzie do kin 7 rzeczy, których nie wiecie o facetach, 3 komedie romantyczne. W kinie Millennium będzie 7 rzeczy. Tak? Proszę bardzo. Zapraszam. Żebyście Państwo mogli sprawdzić, sam jestem ciekaw, jak te 3 postaci, które powstawały w tym samym okresie, powstawały od połowy czerwca do połowy sierpnia, także chodziłem między planami w gruncie rzeczy. To były 3 różne postaci, 3 różnych ludzi. No i na razie jestem jakoś tak szczęśliwy z tego, co widzę na ekranie i z reakcji też widowni, że dostaje sygnały, że się nie powtarzają te typy, że są rzeczy. Bo to, że też czasami są też mniejsze role, to wydaje mi się to, o czym rozmawialiśmy prywatnie, kiedy Państwo oglądaliście Planetę Singli, że chociaż tak dużo Ciebie na ekranie, to jednak jest to też ekran filmowy przede wszystkim i te role są tak odmienne, często bardzo na Ciebie gra charakteryzacja, jak to było w Hiszpance, jesteś niemal nie do poznania, że nie masz problemów z taką szufladkowaniem jakby też, z takim naznaczeniem, no, że znowu on. Ja się nigdy w życiu nie spotkałem z czymś takim, że za dużo jest Głowackiego, albo że Głowacki się powtarza. Jakby, jak się spotkam albo sam zauważę, to będę pierwszy, który Ci o tym powie. Ale jak dotąd nie rzeczywiście udało Ci się uchronić i myślę też uchronić swoją prywatność, że nie jesteś osobą, która by chyba no, bardzo cierpiała z tego powodu, że dużo gra, że jest rozpoznawalna. Ja nie wiem, to jakoś naturalnie to wygląda. Ja od zawsze najbardziej w aktorstwie podobała mi się zmiana, zmienianie i wszystkie te narzędzia, których mogę użyć do zmiany, charakteryzacja, kostium, głos, wszystko to jest ta moja zabawa, to jest to, co mi daje radość. I teraz i rzeczywiście w którymś momencie doszło do takich sytuacji, że Michał Szczepa, który prowadził ze mną krytyk filmowy, też wywiad chyba z 2 lata temu czy 3, sam stwierdził, że
nie wiedział, że kilka ról, które widział w różnych filmach, to jest ten sam aktor. Dopiero jak zaczął ze mną, miał przeprowadzić ze mną wywiad, to sobie sprawdził i się okazało, że to mu się podobało, to mu się podobało, ale wszystko mu się podobało z osobna. I jeśli to się udaje, to jestem najszczęśliwszy. Też dlatego, że w gruncie rzeczy, jak spotyka mnie reakcja widzów, to gdzieś na ulicy prywatnie, to jest to rzeczywiście tak, czuję się wypatrzony, że ktoś tak... A, nagle jest skojarzenie. Aj, super, bardzo się cieszę, że pana spotkałem. Ja, mówię, ja też się bardzo cieszę. że jest, nie mam na razie, nie spotkało mnie nic, co mógłbym nazwać uciążliwym ze względu na rozpoznawalność. Ale też czuję, że to jest wpisane po prostu w ten zawód. Ja, to jest moja praca na tym polega. Żeby gdzieś u siebie ukryć, a zarazem no to ja je robię, te postaci. Chyba zgubiłem temat. Czego nie zgubiłeś, natomiast pytanie brzmiało, czy jesteś w stanie też wykrzesać z siebie taką energię, żeby, skoro tych ról jest tak wiele, dawać do każdej roli maksimum ciekawości. Ja wierzę w to w ogóle, że ludziom najtrudniej jest nie robić albo robić źle. Że tak naprawdę o wiele łatwiej jest nam robić dobrze, o wiele łatwiej jest nam być ciekawymi świata, o wiele łatwiej jest nam, kiedy nie mamy ograniczeń, realizować się, być, o wiele łatwiej jest nam pracować, niż nie pracować, niż udawać, że pracujemy. Więc w tym sensie, wierząc, że gdzieś pod spodem jest, zawsze płynie ten strumień radości z tego, że pracuję, że jestem, że mam coś do opowiadania. Zresztą kino w ogóle jest zjawiskiem pozytywnym i mówiącym o tym, że świat jest pozytywny, bo jest to przecież prześwietlony negatyw, który widzimy dzięki światu, możemy obserwować tę grę cieni. W związku z tym w tym sensie jest nawet pozytywny. I poza tym powstaje ze współpracy wielu osób, naprawdę. Nawet najmniejsze kino to jest przynajmniej 100 osób. A już nie mówię o tym, ja uwielbiam na przykład listy te na końcu nazwisk w wielkich filmach, które bardzo lubię oglądać. W ogóle uwielbiam IMAX i takie kino, które ogarnia. I tam nagle można przeczytać, te listy trwają i trwają, dlatego że tam pracują przy tych filmach tysiące osób. I na te 2 godziny naszej uwagi, na te 2 godziny naszej frajdy pracuje 1000 osób. One muszą się zgrać, one muszą być w jednym czasie, w jednym miejscu, ich uwaga musi być w tym czasie, w tym miejscu. W związku z tym kino jest wyrazem miłości, wyrazem radości życia. Więc, a jeśli ja jestem częścią kina, to ta radość mi się udziela, współtworzę radość, więc nie ma miejsca na zmęczenie, już nie ma miejsca na to, że to jest coś, że na trudności, to są tylko ewentualnie, wiesz, najbardziej mnie denerwuje, kiedy rzeczywiście mam, już muszę iść spać, ale wtedy zawsze sobie myślę, ale może mi się coś przyśni, co będę mógł wykorzystać, więc też dobrze jest postać. A czy nie wynika to też z tego, że już za chwilę oddaję Państwu głos, ale jeszcze chciałam zapytać, nie wynika też z tego, że no to Twoja droga typowo nietypowa, bo takich historii też, o takich historiach słyszeliśmy o wielu przypadkach podobnych dróg, ale że no nie było tak prosto i od razu i oczywiste, bo chciałeś być aktorem, ale nie dostałeś się od razu, wiem, że przez moment studiowałeś prawo. Potem też już, jak już dostałeś się na ten wymarzone studia, to zmieniałeś miasta. Zaczynałeś studiować w Warszawie, kończyłeś w Krakowie. Czy to wynikało też, jak sobie to dzisiaj tłumaczysz? Czy to wszystko było po coś? Nie lubię te doświadczenia? To wynikało z ciekawości świata. Jestem... naprawdę wszystko się, wierzę w to, że wszystko odbywa się dokładnie tak, jak ma się odbyć. Nie ma innej wersji rzeczywistości niż ta, która jest. Moja droga, mimo tych zakrętów, które można by było sobie rysować, próbując połączyć miasta, przez które przejeżdżałem, to była to najkrótsza droga i trwała dokładnie tyle, ile mam lat. Czyli ona nie mogła być ani dłuższa, ani krótsza. Była najprostszą. Cały czas szedłem przed siebie, więc w tym sensie
myślę, że tak jest też z każdym z nas, że dzieje nam się dokładnie to, czego wewnątrz chcemy i jeśli jesteśmy zgodni z rzeczywistością, to tak, tak to się odbywa. A wrócę jeszcze do tych moich małych bohaterów, do tych, którzy się na chwilę pojawiają na ekranie. Oni się pojawiają na chwilę na ekranie, ale wierzę, że tak jak każdy z nas, oni po prostu grają główną rolę w swoim życiu. I więc ja też muszę im poświęcić taką uwagę jak głównemu bohaterowi. To, że on się pojawi na sekundę na ekranie, no to jest już problem reżysera, prawda? Czy scenarzysty, że akurat wybrał życiorys innej postaci, a mniej ciekawy, bo przecież każdy z nas uważa, że ma najciekawsze, jednak jego życie jest najważniejsze. W związku z tym moje postaci też wszyscy uważają, że ich życie jest najważniejsze i to ci wszyscy na planie pełnią role epizodyczne w ich życiu. I tak samo Marcela, gdybyś się spytał, to rzeczywiście wszyscy dookoła to są epizodyści w jego planecie singli. Więc to takie podejście powoduje, że gdzieś dla mnie każda ta sekunda jest ważna. Poza tym rzeczywiście każda sekunda Państwa uwagi jest ważna. Ja wierzę w to, że to jest naprawdę... bycie widzem kinowym to jest olbrzymi gest zaufania do twórców i to jest odwaga. Przyjść do miejsca, w którym się trzeba usiąść, zdjąć kurtkę, choć jest zimno na zewnątrz i zgodzić się na to, że gaśnie światło, rozluźnić się i dać sobie wyświetlić pod powiekami sen. Dwugodzinny sen, wspólny, to jest naprawdę też duża praca, którą wykonuje każdy widz, siadając na widowni. W związku z tym, szanując ten czas, który Państwo moglibyście poświęcić na coś innego, wydaje mi się, że każda sekunda jest istotna i dlatego wiesz, to sprawia radość. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, zachęcam. Słabo Państwa widzimy, ale myślę, że zauważymy, jeśli ktoś ma pytanie jakieś do Piotra Głowackiego. Pytania albo opinie, podzielcie się ze mną też, jak Wam się podobało, albo nie, co można poprawić. Znaczy teraz w tym już nie, ale... Wersji pili. Ktoś się odważy? Nie pamiętam. Rzeczywiście odkąd pamiętam, to miałem w sobie taką frajdę zajmowania się tym. Jako dziecko, odkąd już umiałem cokolwiek przeczytać czy powtórzyć, to rzeczywiście uczyłem się jakichś tekścików, potem już jak tylko umiałem coś pisać, to zacząłem pisać jakieś takie scenariusze na imieninowe teatrzyki z kuzynami. Więc to mi towarzyszyło od zawsze i kiedykolwiek widziałem jakąś szansę na aktywność taką artystyczną, były kółka taneczne, we wszystko wchodziłem. I po latach zrozumiałem, że było to bardzo bliskie, jakby dziś mogę powiedzieć, karierą, tylko na mniejszą skalę, ale karierą amerykańskich aktorów, których życie w filmie tuż z zawodu uczą się od dziecka, wszystkie wielkie gwiazdy współczesne, dzisiejsze, nie wiem, Natalie Portman, Scarlett Johansson, one wszystkie zaczynały jako dziewczynki, Leonardo DiCaprio, to są dzieci aktorzy. Więc ja chodziłem rzeczywiście na te zajęcia od już tak kilka razy w tygodniu, to od 10 roku życia. To był i taniec, i teatr.
Więc rzeczywiście jestem z tym trochę jak szkoła baletowa, albo jak szkoła muzyczna, które rzeczywiście zaczyna się bardzo wcześniej i może w aktorstwie to jest mniej widoczne, bo jak wiem, jak moja żona, która też jest aktorką, ale która zaczynała właśnie od szkoły muzycznej, to jest ciężka praca. To dzieci, czy dzieci tancerze, którzy pracują po 6-8 godzin od tego 7 roku życia, to jest, no ale to gdzieś, dopiero jak się wtedy zaczyna, to się wchodzi w taką pasję i z pasją dalej w zawód, myślę. Tak to było u mnie. A jesteś w ogóle z Torunia? Tak. Z Torunia dojrzewałeś. Z Torunia, to jest świetne i to też jest tak, że bardzo ważne są takie miejsca, jak to, w którym jesteśmy. Dla wielu osób, które Państwo kojarzycie, takim miejscem był na przykład Toruński właśnie Dom Kultury. Od nas z grupy, z jednej grupy teatralnej jest Magda Czerwińska, z którą grałem w Bogach, Asia Koroniewska, która głównie była znana z M jak Miłość, ale też Małgosia Kożuchowska. Jeszcze kilkoro innych aktorów pochodzi z tej jednej grupy, którą prowadziły dwie panie przez 10 lat i one poświęcały nam tyle uwagi, że nie było innego wyjścia, jak dalej kontynuować, bo nas zarażały tą pasją. Więc tak osoby, które coś takiego robią w małych ośrodkach, no to dzięki nim się dzieje później to, że można nie wiem, zobaczcie, jeśli coś się udaje na dużym ekranie, to jest to zasługa tych właśnie lat spędzonych w Młodzieżowym Domu Kultury. Tak jest w moim przypadku. Ja za każdym razem wspominam czy Grażynę Podlaszewską, która prowadziła nasze kółko teatralne, czy Jolę Michalak, która prowadzi zespół taneczny, w którym tańczyłem. I przez ich ręce przeszło dziesiątki, setki ludzi. Nawet niekoniecznie potem kończących kierunki artystyczne, ale na przykład z tego naszego kółka też teatralnego mam przyjaciółkę, która mieszka w Paryżu, odważona przez teatr, wyjechała do Paryża nie mając nic, a w tej chwili jest doktorem filozofii, wykłada na Sorbonie, jest członkiem Rady Etyki, Bioetyki rządu francuskiego. Mam kolegę, który jest doktorem optyki, pracuje w Hollywood, pracuje w Kalifornii. I przy niesamowitych procesach badawczych. To dzięki temu, że gdzieś tam, kiedy mieliśmy te 10 lat, ktoś poświęcił nam uwagę i pozwalał marzyć. I aktywnie te marzenia przekładać, cieszyć się z tego, co robimy. Tak, to ma kolosalne znaczenie. Proszę Państwa, czy są jakieś pytania jeszcze? Ja chciałam zapytać, jak była kręcona scena z tym miejscem. Była kręcona po polsku, to znaczy był kaskader, był przygotowany i były dwie zbroje niby, ale jak Maciek już założył tę jedną, to się okazało, że mieliśmy bardzo mało czasu, że żeby kaskader mógł być użyty, to musiałby Maciek zdjąć zbroję, musiał ją założyć. No Maciek, może tylko po prostu wsiądziesz na tego konia, a już spadnie potem kaskader. No dobra, ale jak już jesteś, to może spadniesz. To może cię pociągnie, no to już żebyśmy mieli to w jednym ujęciu. I rzeczywiście duża część z tego, co Państwo widzicie tutaj, to jest naprawdę, mimo tego, że go nie widać pod tym hełmem, to jest Maciek. Tak, mój księciu zdobny, to on to zrobił. Bardzo proszę. Ja chciałam zapytać, jak się układała współpraca z takimi aktorami, no, którzy mają Darobek, prawda, Sztur i Karola, już nie mówiąc, nie wspominając o pięknych aktorkach, zwłaszcza w tych takich scenach bardzo komediowych, czy się to dobrze układało wszystko, czy było śmiechu trochę? Ja mam tak, że pod spodem zawsze się cieszę i w środku się śmieję, ale rzeczywiście, komedia jest bardzo precyzyjną sztuką i też bardzo łatwo ją zweryfikować, czy działa, czy nie działa. Bo w którymś momencie chcemy, żebyście Państwo wybuchnęli śmiechem. Jeśli to się nie wydarzy, to jest porażka.
związku z tym praca nad komedią to jest praca bardzo taka wymagająca i rzeczywiście trzeba dużo, dużo włożyć uwagi. W związku z tym rzadko rzeczywiście się tak na wierzchu bawimy z tymi żartami i one są matematyczne, matematycznie muszą działać. Jeśli chodzi o współgranie z aktorami doświadczonymi, no tutaj spełniło się jedno z moich marzeń, oczywiście z... Głowa nie dała. Przecież nasza szefowa. Ewa Błaszczyk, która jak się spotkaliśmy pierwszy raz na próbie, siedzimy i Mitya tak rozmawia, no i Mitya tak prowadzi tę próbę, no tutaj pani jest szefową, tak, i tak dalej, i tak dalej. No i skończyliśmy próbę, super nam się rozmawiało, ja taki trochę byłem skrępowany tą sytuacją, bo przecież to jest osoba z mojego dzieciństwa, z mojego świata marzeń, to ona była jedną z tych, które mnie wciągały w ogóle do filmu przez telewizor oglądając. I tak siedzę, Mitya taki spontaniczny, taki jakby w ogóle nie wie, z kim ma do czynienia, mam wrażenie. I kończy się próba i on mówi, no dobrze, a to Ewa, jesteśmy w centrum Warszawy, to ty siadasz, ten samochód, jedziesz tam do ze swoim akcentem, jedziesz do siebie, on mówi, nie, no ja taksówką jadę. Jak taksówką? Przecież to jest kilkanaście kilometrów, 20, 30, nie wiem ile tam mieszkasz. Przecież to musi być majątek. On mówi, nie, ja za darmo. On mówi, jak za darmo? Ja mówię, Mitya. Nie wiesz, to jest najbardziej znany taksówkarz w Polsce. No tak, mam rzeczywiście MPT, po prostu panowie wożą ją odkąd był taksówkarz, po prostu uwielbiają ją i to jest jej wyraz ich szacunku do jej pracy. I o tym nie wiedziałem. I rzeczywiście jest, i to jest siła, że rzeczywiście ona, ta jej rola była, dała tyle radości. Oczywiście mówimy o zmiennikach. Nikt ja tego nie wiedział. On minął pojęcia. Ale że jej praca, to co ona wniosła przez ekran do życia tych ludzi, było tak ważne, że oni do dzisiaj czują wobec niej wdzięczność za to, że uczyniła ich zawód częścią naszej wspólnej, pozytywnej wyobraźni. I to było świetne móc z nią być właśnie na jednym ekranie i patrzeć, jak ona pracuje. Zresztą ona ma taki przy swojej, to też przecież wszyscy wiemy, jak przy jej prywatnej sytuacji, gdzie ile ona ma siły w tym wszystkim. I na planie komedii, gdzie ona tą swoją przecież musiała tak naprawdę tym czymś, co z czym ją teraz od kilkunastu lat tak naprawdę kojarzymy ją z jakimś smutkiem. I ona ma ten smutek tutaj w pewnym sensie obśmiać, prawda? Czy wykorzystać tę swoją skostniałość jakąś taką. I ona to robi perfekcyjnie, punktualnie, w punkt. I no, po czym stoimy ostatnio właśnie już na premierze, przed ścianką, w kolejce do wyjścia na ściankę i pani mówi, bardzo fajny ten film, Marcel. W ogóle chyba się udało. Tak, patrzyłam. Zabawne. Udało się, no wiem. Nie, więc świetna osoba, naprawdę niesamowita profesjonalistka i ktoś, kto rzeczywiście wyobrażamy sobie coś o aktorach. No ja mam też to szczęście, że ten zawód też służy mojemu spełnianiu moich dziecięcych marzeń. Po prostu patrzyłem na ekran telewizora i myślałem sobie, kurde, tak spotkać się z tym kimś. I teraz nagle mam okazję stanąć z nimi, pracować i tworzyć coś razem. I też obserwować ich w sytuacjach takiej też niepewności, tego jak to powstaje. Po prostu obcować z nimi jako ludźmi tak naprawdę. Dzięki temu, że jesteśmy w tym samym, pełnimy te same funkcje, prawimy ten sam zawód. Mm-hmm. Więc to też jest taki... Zmierzyć Anna Strucha. Dziękuję bardzo. Te spotkania z ludźmi, których się podziwia.
końca, ale bardzo chciałbym też, Piotrze, zapytać, bo cały czas mówimy o filmie, ale też no, niezmiernie ważną rolę w Twojej biografii. To mi teatr no, masz szczęście, że na Twojej drodze właściwie te spotkania nie tak częste, no, bo nie możesz mieć dwóch żywotów za jednego żywota, więc tak intensywnie pracując ekranowo, no tych, te musisz wydrzydzać trochę, przypuszczam, i rzadziej pojawiać się na scenie, ale zacząłeś pracę od takiego wystrzałowego zupełnie projektu, Teren Warszawy on się nazywał. Wtedy byłeś studentem, to była grupa reżyserów afiliowanych przy Teatrze Rozmaitości Grzegorzu Jarzynie. Potem, jeżeli pojawiałeś się, to właśnie w spektaklach, które miały nośność wielką emocjonalną, jakby tworzyły obraz nowego polskiego teatru. Myślę o Śnie nocy letniej Maji Kleczewskiej. Chyba wtedy pierwszy raz, żeśmy się spotkali. Oresteja, Jan Klata. Teraz znowu jakby wróciłeś do Teatru Rozmaitości i grasz w bardzo głośnej sztuce teraz w Warszawie, Męczennicy Mainburga w reżyserii Grzegorza Jarzyny. Czym dla Ciebie jest teatr? Czy to jest jakaś wartość stała, czy jakby przy tak wielu propozycjach, na pewno finansowo korzystniejszych, bo film, telewizja są atrakcyjniejsze finansowo i na pewno, jeśli myślimy o popularności czy rozpoznawalności, to dają jej dużo większy stopniu niż teatr, ale jednak jesteś wierny teatrowi i zawsze wracasz do teatru. Ja miałem taki moment, bo mój debiut filmowy to jest 10 lat temu, 2005 rok, i trzy role w jednym roku, dosyć głośne, Woda do radości, nagrody jakieś się pojawiły i potem zaraz pojawił, bo to jeszcze był początek dopiero Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w związku z tym było mało filmów, ta kinematografia, pamiętamy jaka była. I zaraz po tych trzech filmach zaczęły się pojawiać propozycje z telewizji, czyli jakieś seriali. I wtedy ja podjąłem, mając tę okazję, będąc w teatrze, powiedziałem sobie, nie, okej, okay, teraz czas dla teatru. I zanurzyłem się, bo to, co w teatrze jest najpiękniejsze, to jest zespół, to, że tworzy się jakąś grupę ludzi, z którymi przez kilka lat tworzy się spektakle, rozwija się, tworzy się jakąś metodę pracy, coś. I wtedy te 5 lat, w które zanurzyłem się w teatrze, to były fantastyczne lata właśnie współpracy, takie tworzenia też tego nowego teatru. I później, kiedy znowu wezwał mnie film, poczułem, że muszę wyjść, nie mogę być tak jedną nogą w teatrze, jedną nogą w filmie, bo w ten sposób niszczę pracę zespołu teatralnego. Mówiąc, że sobie nie mogę być teraz na próbie, bo mam zdjęcia, no, i układając to. Więc wszedłem do filmu, a teraz po 5 latach, kiedy już się ustabilizowała też ta sytuacja i trochę się zmieniły czasy, mam okazję właśnie na przykład zimą wchodzę na 2 miesiące i robię spektakl. I mam to szczęście, że właśnie teraz zrobiłem w ubiegłym roku Męczenników. Spektakl, z którym, co mi daje teatr, to właśnie na tym przykładzie. Męczennicy, teatr w Warszawie, teatr Rozmaitości, teatr, który jest, nie wiem, ma legendę liberalnego, teatru awangardowego. I wyruszyliśmy w podróż po Polsce z tym spektaklem. Byliśmy w kilku miejscach, w Jarocinie, w Koninie, w Suwałkach i w salach, najczęściej salach kinowych. W sumie tak jakbyśmy tutaj mogli grać ten spektakl. Jeden spektakl w mieście, 400-500 osób z miasta, które przychodzą na to, żeby się spotkać na żywo i później zostać i porozmawiać o tym spektaklu. I to są niesamowite przeżycia, kiedy wiesz, że wychodzisz w tej chwili, te 2 godziny razem spędzacie, to jest ta jedyność teatru, jego powtarzalności, która jest, to doświadczenie na żywo energii widowni, to, że jesteście razem w tym momencie i że żywa reakcja po jednej i po drugiej stronie, że się napędzacie, to jest, no, no to jest to, co daje Ci też takie poczucie wagi, tego, że potem ten cień mój na ekranie, on tak samo zajmuje uwagę widza, więc ja muszę się wcześniej postarać, żeby on był tak samo intensywny, jak ten jak to bycie moje live. A do tego trenuję takie zwykłe odruchy aktorskie, jak odwaga w sytuacji, kiedy na przykład wypadnie Ci tekst z głowy.
Te 300 oczu patrzy. A ty stoisz. Ty stoisz. Mam taki spektakl z Adamem Ferencem w reżyserii Juliusza Makulskiego, Makia. Przed którym, o, Machiavelli. To Machiavelli, przed którym drżę za każdym razem, ponieważ to jest godzina 40 dialogu, takiego słowo w słowo, bardzo wartko idącego, duże godzina 40 mówienia, to jest na kartkach, to jest przypada po 10 stron na głowę. To jest tego tekstu, a gramy to dosyć rzadko, z którym trzeba tego się nauczyć. I teraz siedzimy tak jak teraz. Nie mogę zaimprowizować, nie mogę teraz zatrzymać się i powiedzieć, przepraszam, nie wiem, zapomniałem, halo, ja wiem. Tylko ten moment, w którym... Tak. I ta chwila trwa, wiesz, wydaje ci się, że ona trwa godzinę i że wszyscy wiedzą, że zapomniałeś. Dopiero doświadczenie ci podpowiada, że w większości sytuacji nikt nie wie, że nie zdążył zauważyć, bo to trwało 30 na przykład milisekund, ale twoje nerwy, stres, więc to są te cudowne uczucia właśnie teatralne, takie, że czujesz, że żyjesz, naprawdę, kiedy... że coś się wydarza takiego, ja tam jem na przykład rybę, taką makrelę wędzoną i jem ją tak bardzo, że głodny taki jestem, tak ją jem, całą jem prawdziwą rybę i z tymi ośćmi. I mam wymyślone, że w którymś momencie tak odwracam się mimochodem i widzę, że jest Makia i się dławię tą ością. I tak jem na którymś przedstawieniu tę rybę i nagle robię... I jest naprawdę dobrze. Jest. Jak długo można to grać, żeby widzowie nadal myśleli, że grasz? I wtedy liczysz na to, że ciągle myślą, że grasz, że nie wezmą karetki, że nie się uda. Ale jest już krytyczny moment, w którym chciałbyś, żeby wezwali. To jest to zrobić dalej. Więc to są chwile, które... Jak w tamtej sytuacji? W tamtej sytuacji po prostu parę razy się walnąłem sam w plecy i już mi przeszło. Rzeczywiście salwy śmiechu niesamowite. Wszyscy pękali, było fantastycznie. Adam mówi, wiedziałem, że nie grasz. Wyglądało zbyt sztucznie. Widzisz te oczy, które patrzą na ciebie. No to teatr daje ci właśnie to, co mamy teraz. No to przyjemność bycia razem. To bardzo piękne. My się też tak czujemy, że jesteś jeszcze i byłeś z nami tego wieczoru. Ja na zakończenie, to już naprawdę ostatnie pytanie, chciałbym zapytać już to już o cechę charakteru, myślę, niezwiązaną z wykonywaną przez ciebie zawodem, ale no my mamy taką przypadłość, mówię my, Polacy, że no strasznie dużo widzimy negatywów w naszym życiu. Lubimy narzekać, lubimy jakby czasami obgadywać niestety naszych znajomych i jakby często nam źle. A Piotrek jest taką osobą, razem z jego cudowną żoną Agnieszką, jesteście takimi osobami, że jak się z wami spotykam w różnych okolicznościach, w różnych latach, zawsze dajecie taką bombę optymizmu. Jesteście jasnymi, fantastycznymi ludźmi i właściwie ja nie słyszałem cię nigdy takiego kwękającego po polsku. To się wypracowuje, czy to się ma zawsze, czy to jest taka twoja cecha immanentna? Ja trochę... Że? Ja trochę się... trochę potraktuję, że mnie chciałeś sprowokować i powiem tak. Nie, ja naprawdę wierzę, że Polacy są naprawdę radosnymi ludźmi. W tych warunkach, w jakich żyjemy, w tej geografii, w tej na przykład, zobacz, pogoda nie jest najlepsza jednak, tak. A tutaj masz 400 osób. Było chyba prawie 500, została większość niż połowa. Ludzie są weseli. Uśmiechają się, mają energię, mimo tego, że jest, że wiesz, że spędzili 2,5 godziny przed ekranem. No to jest najlepsza publiczność. Ale już, wydaje mi się, że większość Polacy.
właśnie, no to jest to. Jesteśmy, że naprawdę jesteśmy, wiesz, przy tych różnych zawirowaniach historii, przy tych wałach i przewałach i różnych historycznych, zachować nadal takie chęć życia i podążania za tymi ciągłymi zmianami i to trzeba mieć naprawdę dużo optymizmu. O wiele, wiesz, no, gdyby, zobacz też, spójrz, jak na przykład, jeśli warunki się polepszają, czyli Polski, milion Polaków wyjeżdża do lepszych warunków w Wielkiej Brytanii, od razu po prostu robi się z tego miliona 3 miliony wesołych Polaków. Więc jest tutaj też, gdyby się pracujemy nad tym, żeby warunki były lepsze, no robimy wszystko, żeby warunki były lepsze i że wtedy będzie bardziej widać taką oczywistą radość, ale gdzieś w głębi duszy ja myślę, że jesteśmy naprawdę radosnymi ludźmi i tak może tak dla pozorów tylko, żeby za bardzo nas nie mówili, że o, co taki uśmiechnięty jak Polak, to sobie tak pościemniać, że wiesz, że tam coś pogawędzimy nie tak, a w środku się śmiejemy. Proszę Państwa, na pewno część z Państwa będzie chciała wziąć autograf albo zrobić sobie zdjęcie. Wydaje mi się, że Piotrek nie będzie miał nic przeciwko temu. Ja bardzo w imieniu nas wszystkich bardzo Ci dziękuję za to wspaniałe spotkanie.